Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Famous i dziś porozmawiamy sobie o nagrodach, które możecie otrzymać oglądając HRS Expo na Mikserze. Oczywiście w opisie macie link do strony, gdzie możecie połączyć Mikser, czyli swoje konto na Mikserze i swoje konto na HRS Studios. Oczywiście to jest link my.hrsstudios.com/link. Klikacie w opcję Linked Accounts, jeśli już się zalogujecie. Musicie się zalogować na swoje konto HRS, czyli na to, które się logujecie. Paladins/nasmajcie, bo to też się liczy. Linked Accounts i tu możecie sobie połączyć do Mixera, do Twitcha, do Steama, PlayStation, Xbox, Facebook i Gaggle. I tak, jeśli już połączyliście HRS z Mixerem, oglądajcie transmisję i zdobywajcie w sumie nagrody. Uwaga, teraz będę mówił. Gwarantowane nagrody za oglądanie od 1 do 6 godzin. Fani, czyli wy oglądający, ci co będą oglądać, z połączonymi kontami, którzy obejrzą od 1 do 3 godzin transmisji HRS Expo, otrzymają skrzynię e-sportową za każdą godzinę spędzoną na kibicowaniu swoich ulubionych drużyn. Gwarantowane nagrody za 7 godzin. Widzowie z połączonymi kontami, którzy obejrzą 4 godziny transmisji HRS Expo, otrzymają DreamHack Mini. Chyba się już opłaca, nie? Przynajmniej mi się tak wydaje. Gwarantowane nagrody za 8 do 13 godzin. Fani, czyli wy, widzowie, z połączonymi kontami, którzy obejrzą od 5 do 13 godzin transmisji HRS Expo, otrzymają skrzynię sportową za każdą godzinę spędzoną na kibicowaniu. Jeśli ktoś jest ciekawy, to w skrzynie sportowej lecą Blood Moon Cassie, Silver Quick chyba? Tak mi się wydaje, ona się tak nazywa, Ying. To jest ta srebrna, może ją widzieliście nieraz u mnie na streamku, więc zapraszam serdecznie. I tam leciały wzmocnienia, jak dobrze pamiętam. Jeśli będę się mylił, to sobie edytuję to na filmie. Taki fajny jestem. No i gwarantowane nagrody za 14 godzin. Fani z połączonymi kontami, którzy obejrzą 14 godzin, aż 14 godzin transmisji HRS Expo, otrzymają mroźną furię. Jeśli inaczej nie da zdobyć, oczywiście ona wam się pokazuje na ekranie. Oczywiście splash, jakby ktoś oczywiście nie wiedział. A, i dla graczy konsolowych. Gracze konsolowi również mogą połączyć swoje konta, aby otrzymać nagrody. Łączenie kont na Nintendo Switch nie jest jeszcze aktywne, więc sorry Nintendo Switch. Więc w czasie Mixera pojawią się kody wyłącznie na Switch. Widzicie, chociaż przynajmniej dla nich tyle. Ale dobra. Załóżmy, że mam takiego widza, który teraz mnie ogląda i nie lubi siedzieć w domu. Na komórce może sobie odpalić tego live'a, może sobie odpalić tego Mixera, już ma połączone konta, no ale nie chce mu się siedzieć totalnie w domu, albo go wygonili rodzice, bo za dużo siedzi przy komputerze. No to mam dla ciebie rozwiązane idealne oficjalne imprezy HRS Expo. Możesz oglądać to wydarzenie w dwóch miastach w Polsce. Polska, Warszawa, New Metabar, czyli ci co rok temu też organizowali coś takiego. Możesz tam oglądać Smite i Paladins. Uwaga, ulica Grzybowska 30, kod pocztowy to 00-863, więc zapraszamy serdecznie. No i oczywiście Wrocław. Wrocław, nazwa tego baru, to jest Arbar. Wolałem powiedzieć bar, nie? Wiecie. Bo nigdy tam nie byłem, wiecie. No. Ale może kiedyś. Tam też możecie oglądać Smite Paladins, a ulica, na której się znajduje Arbar, to Rynek 5, a kod pocztowy to 50-079. No i w sumie to tyle. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę,
komentarz, czy się wybieracie raczej do tych barów, pooglądać sobie Hi-Res Expo i jakieś nowe znajomości sobie zorganizować, czy wolicie siedzieć samotnie i oglądając Hi-Res Expo przed komputerem. Ja się z wami żegnam, ja byłem Fejmu. Trzymajcie się, na razie.